Będę dokumentował tą typową zmułę Quake'a. Ciekawostka, więc Quake RTX. Widzę, że nie odtwarza filmików. Śmieszna, zbijam jedyną szybę w okolicy, która pokazuje kilka możliwości. Gdyby nie jakiś taki para-tearing, czy co to jest, tak? Jest takie rwanie nieodczuwalne. Wy chyba tego nie powinniście w ogóle widzieć. Ja może to widzę, bo nie ma 144 Hz. Ale tak jest spoko. W sensie... jest absolutnie grywalny. Myślę, czy robić tego. Czekaj, Quake jest za chwilę tylko 3 poziomy. Jezu, ale to jest, nie wiem skąd się wziął, że jest za free. Za free jest wersja shareware'owa jak zawsze, tak? Normalny Quake się jeszcze płaci. Ale ten, jak to się ładnie nazywa? Co jest przecież open source? Open source, nie mylić z free source. Open source jest przecież kod źródłowy Quake'a. Stąd się wszystko wzięło. Rzeczywistość sprostała oczekiwaniom. No spoko, liczę, że się... Czyli Nvidia się postarała. To, co zrobili tutaj, ta wersja, ten remaster można nazwać, jest bardzo fajny. To, co ten... No liczymy, nadzieja jest taka, żeby... zachęcić do prac nad innymi grami. Teraz tu powinna być strzelbiczka. I ktoś tu jeszcze biega i ktoś tu płacze. Kto tu płacze? Gra to jest drewno straszliwe. Spójrzmy prawdziwie w oczy. Ciężko się w to gra. Strzelanie jest niesatysfakcjonujące. Reakcje przeciwników tak samo. No czuć, no to ma 20, ile 60 lat to już ma? Dramat. Że Counter-Strike 1.6. No właśnie pytanie, no silnik Quake'a. Na silniku Quake'a chyba większość gier dzisiejszych, nie? Bo Call of Duty to jest jakiś tam post... jakaś pozostałość, ja jestem głupi. Pozostałość i tak dalej teraz. Nie stało tutaj zdrówka przypadkiem? No tak to ten design, no widzicie. Tutaj jedyne warto było wejść, bo jest pan strzelba. To jest chyba najlepsza broń. Czy nie licząc potem tylko karabinu. Najlepszym chyba jest karabin z tym. Obrotowy. Woda wygląda sensownie teraz, bo wcześniej to było lustro. Lekko pofalowane. Teraz jest spoko. Tak? Tu coś zielonego jest. O, i widzicie, odbija się wszystko. Jest bardzo to sympatyczne. Można w czasie rzeczywistym zmieniać... Zaraz, może wyjdźmy na tak zwane pole. Jeśli uda mi się stąd w ogóle wyjść. Bo żywcem zaraz stąd przyleźliśmy. I wyjście na pole jest gdzie? Tu. Najbardziej podoba mi się, że jest dużo opcji. To znaczy... Nie no, tak to widzicie, ten no, design to jest antyk, nie? Ludziki rozwalamy, stoją w miejscu, wyskakują, tu nic się nie dzieje, nie? Więc jest dużo opcji. Jedną z nich jest na przykład zmiana tego, jak wygląda nasze tło, czy właściwie środowisko, czyli tak naprawdę zmieniamy skyboxa. Jest na przykład oryginalna mapa środowiskowa, tak, czyli drewno. Z tym to wygląda, czy nadal wygląda spoko, natomiast trąci myszką. Czyli oni tutaj bardzo sprytne zmiany wprowadzi takich rzeczy, które ogólnie można zmienić. Jest też to, jakby to było na Ziemi. Możemy ustalić wysokość słońca itd. To jest jakaś symulacja, tak? Chmurki to jakby był akcja się toczy w Polsce. Tak, bo bierze chyba w ogóle seta ten. Ale zostawmy mapę strogowską, tak? Z planety Strogonowa. Czy to niby... Nie pamiętam bindów. Bo można by ustawić, żeby bindy były na zmianę położenia słońca i patrzeć w rzeczywistości jak śmiga. No takie słodycze, no. Co stream z nienacka. A, jestem już przy kompie, to można to odpalić. Tak, zapraszam. No, drewno goni drewno, nie? To chyba widać. Oni teraz tu zejdą. Oj, Jezu, myślałem, że to wybuchną beczki.
No kiedyś tak się grało, kiedyś była taka bieda jak w takie gry. Chłopak no robił wrażenie, czy on szczuć był trochę trącił myszką, tak? Bo to było po Duke'u. A Duke był niestety, nie no, Quake 1 był po Duke'u. Duke jednak pokazał, że takie w miarę realistyczny setup był fajny. Tylko w Quake'a 2 dało się grać, bronie się dało lubić. Był ten widok taki już lekko z boku. W Quake'u 1 strzelałeś trzymając broń między nogami. Przeciwnicy nawet wyglądali jak przeciwnicy. No był fajny, no i, te, no i dopalacze robiły, tak? Czyli zażywasz, przegrywasz, czyli coś, to wybucha? Czyli były rozmyte tekstury na przykład. Tu jest akurat, widzicie, lekko lusterkowaty ten materiał. Widać tam naszego gracza. Ktoś tam się postarał. A słodkie, nie? Jak pod Quake'u było... Ciekawe, czy działa bind na Zooma. Bo Zoom na stówę jest. Pamiętam, że chyba w jedynce, chociaż kurczę, może jeszcze nie bindowałem w jedynce, tylko w trójce. A, dawno to było. No i to najważniejsze, że do etapów można było wracać. Tak, choć teraz jak kliknę, to wrócimy. To było mindfuck, co ten Carmack zrobił. A tak to słynne taktyki. Stoisz w drzwiach, czekasz, aż wyjdą, nie? Ta, no to z tą bronią. Albo to, że przeciwnicy nie wszyscy umierali, tak? Tylko dopiero po chwili. Odchyl, wychyl, strzel. Odchyl, wychyl, strzel. Takie słodkie. Czy widziałem efekt Railgun? Jest taki jak był, nie? Te efekty są straszne. Jedyne co ładnie wyglądają to wybuchy. Ale nie ma tego co miało być. Chyba, że nie wiem, coś tu źle... Ale wszystko sprawdzałem. Nie ma tego ładnego, cząsteczkowego efektu BFG. O jest, mam już ten pistolecik śmieszny. Z pierwszy rozrzut w grach. Straszna kupa, powiem szczerze. Ale dobrze działa na tych tanich, no. O. Czy widać nogi? One są, rzucają cień, natomiast ich nie widać. W sumie tak jak w oryginale. Ojej, pan tam jechał. O. Jestem ciekaw teraz, jak to się skalują wymagania. Czy jak scena będzie bardziej złożona, to będą bardziej wymagające, no bo... To jest prawdziwy ray tracing. W sensie... możemy wyłączyć denoisera i zobaczymy, że on tak czy siak całkiem ładnie sobie radzi, tak? Ten noise jest ten szum jest bardzo mały. Aha, to denoiser sprawia, że jest taki lekki ten... Lekki coś w stylu input laga. Inna sprawa, że ten noise jest dziwny. Tak jakby to był po prostu szum nałożony. Bo to wydawało mi się, że w jaśniejszych powinien być mniejszy szum, w ciemniejszych większy. A coś jest nie tak. Tak, to jest 1080p, 60 klatek. Niewiele osób w Polsce może to mieć na 60 klatek na stówę. Możemy wyłączyć tekstury. I widzimy źródła światła, tak, bo guziki czerwone będą świecić. Jest tutaj kilka słodkich opcji, żeby się pobawić. O. Czyli widzimy materiały tak naprawdę, mapy wysokości. To jest super, tak, i tam jest czerwone źródło czerwonego światła. A, włączmy tekstury. Hmm.
jak zapatruję się na stadio od Google, to w dupie, wydaje mi się, to będzie... A ktoś to może kupi, może z jakiś na to rynek. To ja nie jestem klientem definitywnie. Jak wyjeżdżam w góry, to chcę mieć kompa, który coś odpali, bo nie mam netu. Nie, no nie widzę sensu dla mnie. Zakładam, że zrobili research rynku, ale z drugiej strony też wiem, że to jest już głupi, Google to jest głupi, jak to się nazywa, głupie korpo. Więc możliwe, że oby to przejebali, bo ta firma jest głupia ogólnie coraz bardziej. Tyle, no, co mogę powiedzieć o tym więcej. Mnie nie interesuje kompletnie. Jeszcze zobaczyłem te ceny, gdzie tam ci, co się jarają, już mówią, że no nie bardzo. To ładny bohater było już to, że zmieniały się tekstury, czyli że jak trafiałeś ludzika, to on, widzicie to, uszkadzał się. A było na swój sposób też słodkie. No i tam musimy iść niestety na drugą stronę tego. Dzięki Stadii będzie więcej gier na Linux. Tak, Linux zaflusuje. Czy odbicia są ładne? Są ładne. Tak, ktoś odbija moja rączka z dłonią. Spoko, no w pół roku, jakby nie było, zrobili bardzo ładny remaster Quake'a. 2. To jest ten głos, to bez sensu, ten silnik dźwiękowy tak myli człowieka. I co, jak stoimy przy tym? To zielone światło oświetla. Chciałbyś być taki wuj. Powinno rozświetlać tę brońkę, chyba że coś zrypali. O, w ogóle zaraz, brońka znika jak podchodzimy. Tego chyba nie było, nie, tego nie było w oryginalnym kolejku, że jak podchodzimy, że broń się wycofuje zależnie od ściany. To jest ciekawe, moment, tego nie pamiętam na stówę. Widzicie to, że podchodzimy do ściany, brońka się oddala. Tego na bank nie było. Jestem ciekaw, z czego to wynika. Czy jakoś pomieszał mi model postaci z zewnętrznym? Ej. A, dobra. Ciemno wszędzie. Strzelanie to znudzenie straszne. Coś tam tupta na dole. To jest woda, tak? Czy kwasiątko? Te parasajty. One są w większości wypadków zbugowane. Muszą podejść blisko, żeby ci zaatakować. Tak, zdechłoś. Truder. Jeszcze w ogóle atakował z bliska, też było taki wow. Jacyś przeciwnicy są teraz zaawansowani. Aha. I zasada numer jeden u starego designu Carmacka, nie rozwalać beczek, bo po nich można wskoczyć po itemki. Jednym z itemków bez wątpienia będzie... Aha, i kłada można sobie zachować na później. To było też wow, że przedmioty się zachowują. Co to, który mamy rok? 96? Tak, czuć było, że to zgrana miara 96. O. Kład na bossa oczywiście. Red Faction RTX. Zaraz. A. Przeciwnicy atakują z góry. Tu ktoś dyszy za ścianą. Tak. Słynny, super logiczny level design. Gdzie przeciwnicy wychodzą ze ścian. Czy może zliczy... A, przepraszam.
Tutaj to było to standard, nie? Że idziesz teraz, nic nie ma, a za chwilę wyjdzie ze ściany przeciwnik. Co, kupić kartę za 4K, za 5K, żeby grać w Quake RTX, ale nie wiesz po co jest RTX, tak? No to jest dla pasjonatów w tym momencie, tak? Wygląda super. To, że to... Jak ktoś się nie zna, to wrażenia nie zrobi, bo to można ewidentnie oszukać. Chciałbym, żeby ktoś zrobił builda. Po prostu, nie wiem, czy dużo więcej pracy by chyba... To jest dobre pytanie. Czy więcej pracy wymagałoby ogarnięcie tej gry klasycznie, klasycznymi metodami, czyli na tym metodami rastrowymi, żeby uzyskać taki efekt, czy RTX-ik? Zapraszam. I koleś nie wybuchł? To mnie troszkę rozczarowało. I tu jest windzioszka. Tak, bo tu chcę pewnie kartę. Co wymyślam po RTX-ie? Co, by już próbowali z kartą osobną do fizyki. Tu jest pułapka, z tego co pamiętam, bez sensu. Tam ktoś dyszy. Raz, F2. Bo tu jest co? Tylko zdrowie. Adrenalina sprawia, że nam się zdrowie... Zdrowie jeszcze chwilę odnawia. Ja znam te game designy. Nie ma sensu po to iść chyba. Chyba, że gadrę trzeba użyć. Składziątko, kombinezon może coś da. Gówno dał. Można kilka rzeczy na raz użyć. No zaraz, ta adrenalina co dała? Nic, nie warto było. Dobra. Znaczy, kupujesz kartę, bo nie chce się projektować poziomów. Ale po co znaczy nie chcę projektować poziomów, tak? Co, jak to mam przyspieszyć pracę? Tylko teraz no, ta praca nie jest jakoś ciężka, jakaś super ciężka, nie? Teraz ktoś dał się przepychać w Quake'u już tym? Dało się, o ładnie. Pytanie, czy to faktycznie coś ułatwia? Level design? Czy na stówę jest jednolicenie, tak, że się nie pierdzielisz z jakimiś... Tu jeszcze jedno zwierzątko powinno być samotne. Chodź do mnie. Momencik, przepraszam. Tu? Tak? No właśnie, widziałem, że to jest piesek jeszcze. Piesek Strogonowa. Zdech, czy... Zakładamy, że zdech. Jak wychodziliśmy tu, był jeden piesek, tu drugi. Nie, bo nie ma tego pierdzielenia z tymi okluzjami itd. Czy to jest ta droga? Czyż teraz te silniki są tak doskonałe i tak łatwe w obsłudze? Czekaj, że dysonans poznawczy stwarza RTX, żeby nie odróżnić rzeczywistości od gry, ale to nie odróżnisz już dawno temu, przecież jak pokazywałem ludziom Call of Duty Modern Warfare, to nie wiedzieli, to wyglądał jak film. Wcale nie jest taki aż tak ten. Już dawno takie coś było. Leżysz? Tupta. Tu jest szyba. Tak? Nice, szyb. Nie stłuczmy jej. I nigdy nie wiem skąd się tej bierą. A, wiesz, ze ściany wyskoczyło. O Boże, dobra, ja spadłem na sam dół. Ale tak, winda była, zaraz idziemy na pole. Stąd przyszliśmy.
Przebiegamy tu. Wychodzimy na pole. Z pola odkrywamy, że tu jest przecież winda. I... jak ten piesek skacze i się zapada pod ziemię. Że wolałem, jak gry chodziły na różnych silnikach. Ale to wtedy było mniej gier, tak? To wiadomo, że to jest problem. Tworzenie silnika to jest kupę czasu takiego złożonego. To było złe, to zamykało branżę dla jakichś elit. Czyli tak, powinno być odbicie, jest zniekształcenie. Niech tylko nie rozikotuje, tak krzyżywie się odbijamy. Tak, to światło, nie, to światło z tej strony. Rozbił, dobra, kurde człowieku. Rozbił szybę, nie potrzebuję. Tu jest druga szyba chyba, tak? Bo tam się odbija to źródło światła z tej strony. Okay. Szyby. Ale spoko, bo są, te efekty są subtelne teraz wszystkie. Czy będzie Hell Let Loose? Jest, odpaliłem to wczoraj i przez to przyszedłem spać. Straszna kupa. Okej, okay, to się odbija tu. Czy wstępnie kupa, no niestety. Okej, okay, odbija się to, ale ja się nie odbijam. Nie, jestem, dobra. To ja. Jestem panem Quake. Tu jeszcze nie było animacji szkieletowej w Quake'u. W sensie były całe zmiany modeli zapisane. A, słodkie. O, wciskało się klawiaturę wchodząc. A. Się obracała antenka. To było wow, Carmack, potrafisz zrobić tak skomplikowane zagadki. Musiał długo ich scenarzysta siedzieć nad tym. A, to był 96, wtedy ludzie byli głupsi. Tak, filmy też. Te wybuchy są ładne, nie? Widzicie, to dymek tak przechodzi. Pewnie się okaże, że te wybuchy... to w ogóle... sprite'y. One były w 3D, to był szok, że wybuchy są w 3D. Karmak się chwali, że tylko że są cząsteczki plus 3D pełne. Żadnej ściemy innej. Że to jest pretekst, by pyknąć w Quake'a. Szczerze, no to jest takie słabe, jak widzicie, nie? To jest upośledzony gameplay. Multik działa, ale no to też jest drewniutko. No nie wiem, jak to z was. Bardziej puszczam, żebyście wy zobaczyli, dali znać, jak to wygląda z waszego punktu widzenia. Jak czym będziecie ostrzelać, mój ludziku drogi. Idę do ciebie, dobra. Halo? Tu są te małe pierdy. Strzelające z Hyper Blastera. Chyba najbardziej wkurzające tutaj. Nie, ta walka z nimi jest po prostu nudna, nie? No bo... w bezpośredniej tej konfrontacji, no Doom to nie jest. Pokaż jak wygląda bez RTX-a? No to nie wiecie tego? Nie, no ona wygląda jak kupa bez RTX-a. Ma swój urok, no to jest silnik nowoczesny. W sensie, że ma ręce i nogi. Ładne te cienie są. Okej, okay, zdech. Te odgłosy z banku odgłosów. Aczkolwiek te ślady tych błysków też ich były. Były w Quake'u oczywiście. O, nie strzelił, ale nie strzelił. Boże, pan trafił.
Prawda? Cienki, bardzo ładne. Ale to są takie, no, detale Uber po prostu. Że tutaj, prawda, światełko się rozprasza. Strasznie mi to ciekawi. Jakby z kimś kumatym pogadać, jak to dokładnie zrobili. No, ludzik. Czy widziałem trailer Baldura 3? Jezu, okej, okay, Baldury. Nie skończyłem nigdy żadnego Baldura. Po prostu nie miałem cierpliwości, nie miałem sentymentu. Ten stary koleś z rodziny zastępczej też mnie nie jara. Ale fajnie, że Lariany się biorą, bo to oni są zdolni w tych RPG-owych rzeczach. Podbiegnie pan tutaj. A nie, bo beczkę wysadzę, to znowu beczkę. Tam czy pilnuje ta beczka, tak? Tak, wiedziałem. Beczka pilnuje zdrowie. O. Ale nie, ale to mówię tylko, żeby ten nie udawać tego. To pewnie zawsze można być takim tym, jak to się nazywa, pozerem, nie? I tam, no, Baldur, jest zajebista gra. Szanujemy Bogusława Lindę w roli lektora, Franczewskiego i Cezarego Pazurę, moi ulubieni aktorzy. Wspaniała robota, tyle emocji, wydane na 5 płytach, niesamowite. Miałem oryginalną wersję z instrukcją polską, najlepszy RPG. Tak, nie, no wiadomo, nie będziemy w ten. No, ja nie grałem, nie mam tych wspomnień. W Quake'u mam wspomnienia, no. Quake był pierwszym Quake'iem, którego przyszedłem, bo jedynka była tak nudząca. Ciężko się grało w te wszystkie te... O, pierwszy i ostatni chyba epizod skończyłem tylko. Nie miały emocji. W Wolfensteinie wtedy miały emocji. W Doomie miały emocje. Quake... nie bardzo. A w dwójce można dało się przejść tego Quake'a, tak? Czułem to jakąś misję. Był ten komputer, który mówi, że jest zadanie. Zlokalizować wyjście i zabić opór. A? Mieliśmy tam coś porobić w tym Quake'u. Dało się to zrozumieć. Było to poczucie zaszczucia, że walczymy ze strogami i wiemy, o co chodzi przede wszystkim. Ciekawe, że nie ma też muzyki, bo to była muzyka w Quake'u. Ale grałem na piracie, nie ukrywam, więc ja nie miałem muzyki. Więc te gry mi się z muzyką nigdy nie kojarzyły. Chyba. Nie, no był ten, czy tam był jakiś Sonic, coś tam. Zaraz, zrobili muzykę, bo był ten, nie było już Trenta, tylko był Sonic Mayhem chyba robili muzykę. O, dziwne, że nie ma w tej wersji. Tak, czytało z płyty. Jak miałeś pirata, to nie miałeś płyty. Chyba 200 mega chyba zajmowała, dużo. Nie chcę skłamać, 200 czy 20, bo są takie rzeczy śmieszne. 20 raczej nie, bo Quake zajmował 50, czyli 200 mega musiał zajmować, albo 120. Widzę ci wy frajerzeni przeciwnicy. Frajerzy biedni. Ładnie się wyłania z cienia, to przyznaję, że to jest fajne. To ładnie wygląda, jak się wyłaniają z cienia. Tak, gdybym robił grę na RTX-a, na tym bym bazował. Żeby coś się... O Jezu, pan jeszcze żyje? Żeby coś się wyłaniało z cienia. Już powiedziałem, że jest możliwości dużo więcej. I tu jest zjazd, ale tam coś musi być. Tu ktoś z was mieszka, tu jest zejście. Tu jest zejście, super. Zapiszmy, to nie, autosave są tylko na początku poziomów, więc... A to jest hard, bo Nightmare był jakiś lekko upośledzony. O, super strzelba. Jest najmniej... Wyglądała super, ale strzał był tak niesatysfakcjonujący. Zwłaszcza po Doomie dwójce. Jest, te bronie w Quake'u były tak mi się nie podobały. Były tak smutne. Wystrzał z super strzelby w Doomie 2 to była najlepsza rzecz na świecie. Z tego strzelasz... Czy tu już te bronie były lepsze? Potem Railgun zwłaszcza i... Ten karabinek od biedy robił. Bo podobało mi się, że ręka wyglądała jak ręka. Jak się przechodziło na 3D, to te ręce, te kończyny w tych ludzikach wyglądały tak biednie. Przecież Jedi Knight 2, czy tam Dark Forces 2 Jedi Knight, to było tak smutne, jak ta rączka Kyla Katarda, taka mała czy mała broń. Ten taki kurczę dziecko ze Oświęcimia, które trzyma jabłko. Natomiast tutaj patrzysz, kciuk jak kciuk, anatomiczny, super.
co tam, żeby promować się na grze z 97 roku. A to jest bardzo dobre, ten, bo tam widzę, że jest hejt na Nvidia. To jest dobra strategia, bo to pokazuje, jaka jest różnica. Jest różnica, tylko to jest, mówię, też jest... No, to zrobi wrażenie, no, na kim? Na mnie? Tak? Jak nie robi na was wrażenie, nic się nie dzieje, wszystko w porządku, no. O, jakie ładne oświetlenie. Te chwile są spoko. Jezu, ty przeciwnicy, ta latająca trumna. Ech. Wybucha, tak? Okej. Okay. Zaraz, zaraz. Coś tu wybuchło, jak coś wybuchło. To znaczy, że ktoś strzela. Że fajnie jakby na czymś nowszym. Czy mi się wydaje, że oni liczą... Czy podejrzewam, że karty się sprzedały, tak? Więc im to lotto. A liczą, że zainspirują twórców. No i to się dzieje, bo jakieś tam implementacje powstają. Mam nadzieję, że nie są hamami i ten kod jest udostępniony, żeby sobie ludzie mogli... No te silniki Quake'a to jest w dużej mierze ewolucja, nie? Chociaż... I tak, i nie. Dla Carmacka ewolucja, dla ludzkości rewolucja. Pytanie, czy można jakoś wykorzystać te doświadczenia, które wzięli z Quake'a, żeby do trójki dać. Na trójce już jest połowa gier z danej epoki jest wydana, tak? Wszystko okej, okay, to w ogóle tutaj są zdrówka. A, zaraz, zaraz. Zaraz, Lipton, ktoś tam mi woła. Jest to słodkie, no muszę przyznać. Nie, tak, Soldier of Fortune byłby fajny, bo Soldier of Fortune na silniku Quake'a 2 albo jeden zmodyfikowany, bo ludzie nakupili jedynka, dwójka. Było kilka różnic, ale w dużej mierze subtelnych. Z punktu widzenia tego widzę. Czy Tomb Raider ma RTX-a? Ma, ale to jest RTX RTX-owi nierówny. To Nvidia spowodowała zamieszanie. Mówiąc o RTX-ie, mam na myśli tę całą platformę, ale tak, w Nvidia jest, tu jest ray tracing, to są te promyczki słońca skaczące. Mi się wydaje, że to jest ściema do cholery, bo to zaszumienie wygląda dziwnie. Jeszcze wam pokażę to. Denoisera jak wyłączymy. Chociaż... No takie coś. I tutaj to jest ten, jak myślałem o ray tracingu, to tak rozumiem ray tracing. W Tomb Raiderze jest ten path tracing, który wylicza, jak tam się odbija globalne oświetlenie. To jest ciekawe, że chciałem to zrozumieć dokładnie, co tu mieli na myśli robiąc to. Jezu, gdzie drzwi się otwierają? Albo co otworzyłem po wciśnięciu tego? A, zrobiłem mostek. Szkoda mi na ciebie amunicji, powiem szczerze. Zdech się położył na ziemi. A smutne losy przeciwników z Quake'a. Nie zgadnę, stąd wyjadą pieski. Czy zgadnę, no. O, sorry. Zmarł. Czemu podłoga mryga? W którym miejscu podłoga mryga? Sorry.
Pamiętam dopiero, że dzięki opisowi, gdzie się to było ładne, to i było odbicie w tej szybie. W Gamblerze, czy w Secret Service, czy jakimś innym podróbce wiedziałem, jaka jest filozofia tych przeciwników, bo z tych kurde blobów ciężko było coś wywnioskować. W tym jest taki latający mózg, coś takiego w ogóle. Jak wyłączyłem odszumiacz. A, nie, no bo to, bo to wiesz, to lecą te szumy tak na... każdy piw, każdego piksela przypierdziela ten promyczek. I musi przypierdzielić ileś razy. Jak nie przypierdzieli wystarczająco, tam jest ciemno, mniej widać i tak dalej. Taki szum, to jest bardzo intuicyjne. No, tak samo zaszumiony jest obraz na kamerze i innych takich. Gdzie wy tu strzelacie? Strzelam. Jezu. O. Jest słynny ten, że ten przeciwnicy rozstawieni po kątach, że wchodzisz to z odruchową lewa, prawa, za każdym zaułkiem, pewnie teraz potem się ściana otworzy, wyjdą ze ściany. O, mi tu sobie gadu, ziomek wyszedł ze ściany. Biega jak Forrest Gump. Ładnie się odbija w tej szybce swoją drogą. Chodź jeszcze, popatrzymy na ciebie jak biegniesz. Patrz za tobą, nie tam, kurde. Czy to on, czy to inny? Inny, cholera. Czy jest fejnogród? Czy tam jest ludzik, a myślałem, że się odbija. A też się odbija chyba. Czy pokażę, jak działa RTX Dwarf Fortress? Nie ma na Steamie Dwarf Fortress, a pewnie jest jakaś implementacja. Że Kerwisz sobie sam napisze grę. Ale takie silniki jak Quake są dobre, bo są open source'owe. Quake czeka. Zrobili na Quake'u 2... Jezu, czemu do mnie... Przepraszam, zastrzela do mnie. Jest otwarty silnik i ten silnik jest rozpracowany już na milion sposobów. Jak to się wyłączyło w ogóle? O! Pierwsze skrypty. Wciskałem guziki, jechało to, rozwalała się ściana. Pamiętam, jak robiłem etap, to było tak imponujące, to było takie osiągnięcie. Że te pierwsze Quake Movies jak były. Filmiki na silniku, te pierwsze maszynimy. Co, przepraszam. To ty? A, mówiłem, że wyjdzie coś stąd. Sekret. Że Wiedźmin. Tak, ale Wiedźmin to jest inny typ. To jest tamten path tracing. Znaczy, kurde... Muszę sobie cały czas nie rozumieć, jak subtelna jest różnica między path a ray tracing. Jeszcze raz. Czy rozwaliliśmy dziurę, tu były drzwi, czy tu... Chyba były drzwi, dobra. Miejmy nadzieję, że nie. Na chwilę zaułków. Żyje pan? Bo walnąłem. Ściana do otworzenia się, jak tak. O, trespasser mówi. Rozumiem, co mówi przynajmniej. Chodźcie do mnie. To jest tutaj muzyczka z Benny Hilla i... Aha, ale mam na was przecież super strzelbę. A? Co ma problem, bo się... Halo, Pathfinding. Czy nie pamiętam, czy w Quake 2 były węzły dla przeciwników, bo w Half-Life 2 były. To było wielkie odkrycie. Dlaczego byli tak inteligentni? Bo cały poziom był opisany przez człowieka, oczywiście za pomocą różnych pętli, po których się poruszali. Tak? Tutaj chyba interpretowałem dal teren, co jest dużo większym wyzwaniem, no ale wiadomo, czy efekt końcowy. Słyszałem trespassa, czyli idzie ziomek. Czyli zmiana broni, która trwała. Tak, to był też szok, że w Quake'u chyba nie było... Zmiana broni była natychmiastowa, tutaj... Jak w Doomie. Powrót, regres. W Unreal też mieli ścieżki. Unreal był po Quake'u 2, nie? Unreal chyba wyszedł jakoś też razem z Half-Life'em. Więc odkryli, że to nie jest takie głupie, żeby dać te ścieżki. Dlatego strzelba na nich jest zła, bo oni się zdążą podnieść po tej strzelbie, a po tym nie zdążą. Te dwa trafienia w ogóle wystarczą z czegokolwiek chyba. O, trespassa. Cieszę się, że wreszcie się dogadujemy. Po tylu latach rozumiem, co mówią. I mówią po angielsku. Jak była polska wersja.
I gdzie ray tracing? Widać czy nie widać, jak ktoś przychodzi z ulicy? Kto tu strzelało do mnie? No, teraz na górze są biedne ludziki. Tak, biedne stroszki. Stroszki. Po prostu. Pocisnęli mnie z góry, bo to jest silnik jeszcze nie uwzględnia w sumie. No, dźwięk. Teraz stoję tu. Dobra, schodzę do was, dobra, bo. Ty biega na boki, teraz odkryłem, że na tym polegało jego wyzwanie. Że trzeba ten. Nie biega po prostu, żeby było trudniej trafić. A więc tak sobie wymyślili. Na klawiaturze go było trudniej trafić. Na myszce zresztą mi też. Słyszę cię gdzieś tutaj, że ostrzysz sobie ząbki na mnie. O, tu byli. Ale level design spoko, nie? W sensie bardzo wertykalny, tego to nie było takie. W Wolfensteinie tego nie mieliśmy. Te guziki, że się wciskało. No to wiadomo, Quake jeszcze, ale. Przepraszam, ile mam tej amunicji? O Jezu. O, słynni strażnicy, ten, straż przyboczna. Zajebiste, nie? I pan tu po bokach da dwóch żołnierzy, jakby ktoś wchodził. No, pokaż, ach, myślałem, że jeszcze będą efekty. Refleksiki. To zjeżdżało na dół? A, to jest, to będzie można wykorzystać to. Jak dążli wrogowie. Uwaga, IQ 200. Ty gufie w pindo, miałeś w ten. Jeszcze raz. Daj mi tylko się wyminąć. Ty ha! Wykiwał mnie. Kurde, wykiwał. Skubany. Co z tym installation? Musimy powtórzyć. Skurczysyn. Co ty? Świat bez save'ów. Nie, podnieśli sztuczną inteligencję. Czekaj teraz. A zobaczmy to, co się stanie. Jak damy beczkę teraz. Bo będzie chyba damage jako wynikający z tego, że jest. Wcisnąłem guzik. Powinna zjechać winda. Tak? Czy źle się rozumiemy? Okej, okay, ale. A nie da się tu wsadzić, dobra, przewidzieli, żeby nie było jaj. Teraz, żeby pojechać do góry, muszę wcisnąć. Tutaj jest timer, tak? Jeden z parametrów w edytorze i ten, ok. Tak, w Quake'u jedynce. Tu się możemy ewentualnie wrócić na początek mapy. Jest to dopiero to. Słyszałem go tutaj z boku, się aktywował pode mną pewnie. Dobra, speedrunujemy teraz, no bo nie ma co. Czy najpierw na dół? Tam jest ten cały.
Pasuje zeskoczyć po apteczki. Okay. Żeby zdrówko się zgadzało. Amunicyjka jeszcze jest. Tu wchodzi pan Trespasa. Okej, satysfakcjonująca animacja, jak się kładzie na ziemi. Tu jest teraz cyrkuś. Kto ty jesteś? Zaraz. Jest na górze taki latający czerwony kmieć. Dobra, jeden jest. Pamiętam, czy była, nie, na fizyka ciała, też jak się rozlatywało, to było już. Co trzeba było zrobić, żeby wypuścić tych? Tak, to drzwi musimy rozwalić. A żeby je rozwalić, czego nam tu brakuje? Amunicja jest. Kamizelki nie ma. Trafić w to pewnie. O. No dobra, jeszcze powinien mieć Trespasa. Dobra. Nie ma odgłosu apteczek. Nie pamiętam, czy był. Ale raczej powinien być. Dobra, tutaj ostrzy te swoje ząbki. Jesteś tutaj? Dziwne. A, może zdech. Tu mieszka pewnie, tylko się nie striggerowałeś. No właśnie. Nie wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Tak, RTX jest na full. Możemy jeszcze sterować. A, zobaczmy, czy jest zbindowane coś. Tylko zapiszę grę, żeby nie było jaj. F5 to jest wideo. F6, F7. O! F7 wyłącza tekstury. F8 wyłącza ten. F9. Co robi F9? To jest chyba wersja. To jest load, quick load, ok. F10 quit, czyli 9 zostawili po staremu, F11 włącza setupy. F12 robi zdjęcie. F1 komputerek, F2 zapis, F3 zapis, F4 opcje, F5 wideo. I renderer na stary, zobaczymy, czy gra się ten przestawi od razu. No kulturka. Tylko tak to nie wyglądało na bank, jest zbyt ciemno. Chociaż, kurczę, nie pamiętam. To znaczy, bez problemu da się ustawić RTX-a, żeby wyglądało tak jak tutaj. Dajmy sobie od razu. Fajnie, że szybko można przełączyć to. Jest cyk, cyk. Czy planuję oglądanie E3 z czatkiem? Chciałbym. Tu jest taki problem, że mam ustawiony... Można dużo rzeczy pozmieniać.
Jedną z nich jest, o Boże, środowisko. Dużo osób mówi, żeby jasność środowiskową zmienić. Jak zmienimy ją w ogóle o jedną jednostkę, to nie ma dużo różnicy. Ale dużo daje, jak na przykład ustawimy sobie po prostu, że jest noc. Albo dajmy świt. Nie, to wtedy czerwone światło. Nie, świt to jest ten. No to jest zachód słońca. Wieczór. Nie jest tak źle, widzę. Noc. Tylko noc to jest ciemno jak w dupie. Tak? Dlatego, kurde, powiem się taki, brakuje takiego pośredniego stanu. Świt. Ojej, świt jest trochę ciemny. Czy ciemniejszy. Jak biegnie. Czemu tam uciekłeś? Cię wystraszył? Hej! Kolega zginął i pobiegł tam. A dlaczego? Dlaczego tam? Co, jest wszystko ok? I teraz ucieka. Może się może jest ranny? Chyba się zbugował zwyczajnie. Chciałem, żeby jakieś było backstory, nie? Kto do mnie pika? Ty tam pikasz, nie? Aha, ja wiem co, w sumie kryjka przyszedłem bez dopalacza. Dlatego mi się kojarzy z jasnością. Na dopalaczy było ciemno. No tak, na dopalaczu było przecież ciemniutko się robiło i żółte światła, pamiętam. To było kolorowe oświetlenie Carmacka. Kamer powiedział, że kolorowe oświetlenie jest niesamowite i tylko dopalacze tak potrafią. A potem wyszła gra oczywiście, która udowadniała, że dopalacze nie są potrzebne, ale wiadomo. Wojny koderów. Takie biedne kaczuszki biegają. Taś, taś. Czy warto 4K wydać? Nie, tylko do jednej gry. To są early adopterzy, nie? I technologii. Na VR też nie wydać. Zabawa jest spoko. To kurwa mi skrzywdzi jeszcze. A, 70 zdrowia. Bałem się, że mniej. Zapiszemy, bo gdzieś tu zginąłem na tym super... super moście. Tak, tu są mosty wyjeżdżające, takie ten, platformy wyjeżdżające w górę. I będziemy próbowali wykiwać ludzika mimo wszystko. Halo? Czy chodzi o przód, tył, przód, tył. Tak, czy z lewej strony snajperzy, nie ten przód, tył. Nie. Tam są ci ziomki, te ziomki. Ładne masz plecy, pokaż mi plecy swoje. Teraz mu się chyba świecą te plecy. Okej, haj, ci rozpłaszczało tych ziomów. Jezu, jakie pro. Kurde, to jest to. Czuć XXI wiek w grach. Okej, okay, już teraz wyjadę, bo winda... O Boże. No wybuchy są intrygujące na bank. Tak, bo tu jest tam miejsce walki dramatycznej. I wchodzę tu i tu się przeżył raz, dwa. Raz, dwa i tu jeszcze jest w prawo. Dobra, tu jest winda. Czy w tej grze jest Devolution? Ta gra ma 20 lat.
Tutaj szczytem możliwości było otwieranie drzwi. O, jakie ładne oświetlenie. No. Bo są, nie wiem, czy mosty zwodzone były w Quake'u 2, ale chyba jeszcze nie było. Cieniutki. Okej, okay. Lipton. Się wzajemnie ostrzelali, bo... Dobra. I teraz jeszcze raz. A. Impressive. Co jest? Jak mi zaszli... Co do ciula? Momencik, jeszcze raz. Nie mogłem się ruszyć nagle, ani nic. A, zaczęli biegać jak frajerzy. Tak. Nie dało się ich rozpaćkać. Sraser dupasar trespasa. Że dynamiczny brak oświetlenia. Mówię, mogę dać jaśniej. Jezu, przed chwilą dałem, bo przed chwilą mówili, że jest za jasno, dałem ciemniej. Więc teraz jest, że za ciemno. Boże. Chodź tu. Teraz tak, jak tą zagadkę się rozwiązywało tutaj? Jak zeskoczę, to umieram, tak? Czy mogę striggerować? Znalazłeś sekret, no fajnie. A, jednak jest tutaj dróżka jakaś. Co to? Moment, broń jakaś. Dobra, najlepsza broń w grze, to jest endgame już. Tak. Bo po tym nic nie można już, nikt mi nie podskoczy po tej brońce. Ona jest celna, jest szybka, oszczędna w amunicję. Oszczędna, jeśli chodzi o wykorzystanie. No i 60 sztuk. A mieli elegancko. Też nie ma satysfakcji z używania. Wygląda jak drewno niestety. Minimum jest 9 sztuk? Coś takiego. Pływanie w Quake'u. Jedno coś jest... Słynna Quake'owa woda to jest najlepsze zjawisko w sumie. Jakże mi się zniekształca mordę, wykrzywia tak ryja. Jezu, pamiętam to! Męczyłem się z tym jako dziecko, z tym platformowym elementem. Wkurzał mnie w sumie. Co to tam, patrzcie. Były chyba jakieś rybki strogonowe. O, to z bezpieczeństwa. Chyba żre amunicję nieprzyzwoicie. Co jest? Jezu, słyszę za sobą, ale gość nie jest za mną, jest gdzieś nade mną pewnie. No właśnie. Są straszne czasy grania na słuch. Kiedyś to się grało i się cieszyło, że są dźwięki w ogóle z Sound Blastera. A nie tak jak teraz. Czekaj, sorry, tutaj gadam z ludzikiem. Żadnej współpracy z pizzerią? Nie. Co, ja zejdę na dół i...
No i kaczki. I'm trainer. Momenta, zróbmy. Chyba się zepsuło. Co tam, Huntington chce wywalczyć zomboida. Mam... Nie widziałem, że są za szybą, bo jak zaszło, nie chciałem zniszczyć szyby. Plus tutaj całe oświetlenie, które jest, to jest oświetlenie z Quakeunia, tak? W sensie nic tutaj nie zmieniali. I to jest też spoko. Dobra, no i amunicyjka jest. Co to jest? Power Cube. A, okej, okay, zagadka. Musimy teraz znaleźć Power Cube'a. Supply Station, niech zgadnę, co? Oh yeah. Trespassa, gdzie jesteś? Ale słyszałem cię, nie wstydź się. Tu jesteś? To ty? Przywitał się ze mną. Tu jest. I chyba laser. Jest jakie ładne laserki w ogóle. Tak, biega tam. Jeszcze tu wrócimy. Ile jest teraz osób w zomboidzie dopuszczonych? O niebo. Dajmy jakiś ten. Mówili, że ten. Dajmy. O, lubię, jak jest ładna pogoda. Poranek. O. Słońce na Strogonowie wstaje. Ja muszę przeginać tylko z tym. W tej brońce coś się ma odbijać, ale tak ten efekt jest taki ses, szczerze mówiąc. Trawa była w Quake'u i przestrzenie. To mi też imponowało wtedy. Że one wyglądały nawet spoko. Kurde. Ktoś tu dyszy. Czekaj. Czarne skrzynki da się rozwalać. Które czarne skrzynki? Co to za jakieś teorie spiskowe, samolotowe? Z czerwonym emblematem? Zaraz zobaczymy, jakąś tutaj pogadamy. Z czerwonym emblematem? Opuściłem tu po coś na bossa. Tam była jedna. Tam, czyli tutaj gdzieś była czerwona skrzynka z czerwonym emblematem. Ta? Kurde, może... Szczerze nie wiedziałem. O kurde, zmarnowałem 10 strzałów, żeby zyskać dwie pociski. Czy to chyba po 50 pocisków dawali tę amunicję. A spoko. To mi też imponowało, że były jakieś takie prowadnice. Coś tu się mlaska nade mną. Drzwi się otwierają z innej strony. To jest tekst chyba od każdego Quake'a. Czekaj. A. Ładnie to wygląda, jak coś wyłania z cienia.
To tutaj wyszło akurat. Że wtedy się cieszyłem, że coś mi rusza. Bardzo się cieszyłem. Najgorszy był ten okres, taki akceleratory wchodziły, ale się cieszyłem, że Quake działa. Potem sprawdzanie go na dopalaczu. Miałem 3DFX Rasha, największą kupę, bo były problemy z kompatybilnością. O, jakie były jaja przez to. To była karta zintegrowana z dopalaczem. Się wydawało jakąś technologią bogów po prostu. Teraz jak klikałem w to, nie? I coś się powinno otworzyć. Co się powinno otworzyć? Tu jest ten. Jaka ładna winda. Że grałem 4480. Ja nie wiem, czy nie grałem potem na dopalaczu w 800x600. Że mi było stać chyba. Moment, sorry, są zagadki level designu. Wchodziłem tu, poklikałem w to, chyba że wejść jak to będzie otwarte. Chciało mnie zniszczyć. Klikamy w to, to otwiera się windziołka. O. I trespasser się ten. Trespasser. Halo? I wrócimy po amunicję. Bo potem będzie deficyt. Jest ten wertykalny. Ja nie ukrywam, że wtedy go przechodziłem na medium. Więc nie znam rozstawienia tylu tych przeciwników aż. To było, to się poziomy się różniły. Amunicja jesteś? Okej, okay, to jest. No już mamy, no, dobra. Czy tam znalazłem, bo szukałem bonusów. I Quake'a jeszcze przychodziłem na klawiaturze na stówę, dwójkę. Jeszcze nie wyforsowali mi tego dziwnego systemu. Gdzież już Carmack chyba chciał bardzo, żeby grać rally na myszce i klawiaturze. Dopiero w multiku zrozumiałem, że ten... Nie no, Half-Life był myszka i klawiatura. Czy kim jest cały Jay? Jest Jay, dzień dobry. Te odgłosy z Quake'a kanoniczne. Bez tego nie mogło być... Jaka jest historia tego odgłosu? Kto go zrobił? Czyje to jest stęknięcie? Tymczasem kolejna zagadka. A, tu jest winda. Ach, cienik. Czy są rocket jumpy? Nie no, już w Quake'u były rocket jumpy. W tym chyba było ciężej o rocket jumpa. Łatwo się było zabić rakietą. Co jest? Coś się zrypało. Chyba, że tak miało być, to kurde jaki. Albo wziąłem power kubę. Ty, realistyczne i zgasło światło. Ciekawe jak to zrobili. W oryginale nie było gasnących świateł. Kurde, jak były, nie wyobrażam sobie. Już nie pamiętam tego. Tak, tam był power cube. Nie zdawałem sobie sprawy, że go podnoszę. A, śmierdzi. Podobało mi się, że był fajny boss tutaj. Bo w Quake'u jedynce był chyba tylko jeden boss na końcu i był taki sobie.
A ogólnie id Software, jeśli chodzi o bossów, to jest dramat, to były kupy, nie bossy. To nie ma co. A tu był taki kurde ziomek z railgunem zamiast nosa. Dojdziemy chyba do niego, tak myślę, że z tej kupy nie przejść przypadkiem. Więc nie myślę, że teraz muszę wejść tu, żeby otworzyć tamto. I teraz to, żeby otworzyć to. Chyba tak jest. Okej, tu się wróciliśmy. A, podejdźmy tam do niego. Power Cube. Tory upośledzone. Pomyślmy, jak co Carmack miał na myśli? Czy to jakiś American McGee? Jak stąd wyjść? A stąd? I hop tutaj. A? Da się wyjść po prostu. Z jednej strony da się wyjść, z drugiej się nie da wyjść. Czy hejtuję pady? Nie, nie mam nic do padów, ale nie korzystam teraz. Jakoś nie chcę mi się wyciągać, o coś mi wywalało się po biurku. Moment, wcisnąłem ten guzior. Aha, tu coś jest. Aha, tu już były drabiny, raz na ludzki rok. Ale były. Tam za broń, taką dużą strzelbę. Zabił go. Skurwysyn, zabiłeś. Zabiłeś Tomusia. Sanofabicz. I tu co, wychodzimy. Tu, świetnie. Znaczy świetnie jak świetnie. No i co nam to dało? Tu jest to to. Tu jest ten, ta stacja tego pociągu. Najbardziej mi imponowało w Half-Life, jak się jeździło kolejką. To było, wtedy wiedziałem, że już nic w grach lepszego mnie nie spotka. Nic. Kolejki mi zawsze imponowały. Samochodziki, dlatego w Sinie był chyba para samochodzik. Sin był spoko, ale nie dało się w niego grać, był tak niezoptymalizowany. Gdzie teraz iść? Stąd przyszliśmy. Tu pewnie jest jakiś paraguzik, żeby go wcisnąć i wyjechać do góry. No windzia, co ty zrobisz, żeby mnie ten, bo stąd spadłem. Tam jeszcze biega ten, no tam muszę się dostać, prawda? Dobnie. Czy spadochrony mnie nie imponują? Nie, nadal imponują, nadal najlepsza rzecz. Battle Royalka. No nie, no mówię. Potem dopiero były jakieś takie fajne rzeczy. Co tu mamy? Zbierz 4 kubki, by odzyskać moc w warehouse. Tak. Mam 4 na 5. To jaki jest 5. gol? A, i tu podaję kile. Jezu, jakie to jest wygodne. 0 sekretów. To było szokujące, że gra nam podaje. Teraz przypomniałem, że to był taki wartościowy ten przedmiocik. Patrz, jeszcze raz muszę wyjść tutaj. Wejść po tej paradrabinie. Tam pewnie był wiatraczek, który się kręcił. Jak zabieraliśmy kubka, to się przestawał kręcić. Idziemy tędy. I tutaj... No i tu jest zagadka. Aha! Drabina. Kto by pomyślał?
Drabiny działały w Quake'u, z tego co pamiętam, tak, że dawało się niewidzialną warstwę, po której postać mogła się poruszać góra-dół. Ech, myślałem, że spadniesz, a nawet jakbyś spadł, to by to nic nie dało. Kurde, jesteś przy optymalnym trafieniu jest na hita. Czyli zabiera dwa strzały, czy cztery strzały? Czekaj, jest 22, 22 strzały sobie zastrzelić, nie tak dużo. Okej, tutaj zaczęła działać ta. Czyli z jedną strony się wchodzi po drabinie, a w drugiej się zjeżdża na wózku. Czy to tylko i wyłącznie otwiera? Ja. Te guziki to jest taka bzdura. O, ale tu widać, patrzcie na to. Eleganckie cienie. To jest super, to wygląda super. Zapisałem sobie to miejsce, bo ono coś pokazuje. Tak, a to wiesz, no to tak samo, no to pokażesz te cienie i pokażesz ci nie ze Splinter Cell'a, to nikt nie ma żadnej różnicy. W sensie Splinter Cell'owe są bardziej imponujące. Niech zgadnę, wejdę na to, zjadę w dół. Weźmiemy sobie amunicję. Kto tam do mnie strzelał? Miałeś? Ty jesteś tym zaraz grubciem? Nie, jesteś grubciem. Okej. Okay. Główka odpadała. Kurde, jak figurki dla dzieci, nie? Że główka komuś tam odpadała, szkieletorowi się odkręcało nóżkę i wkręcało coś tam innego. Taki mniej więcej postęp w grach. Jest jakieś techno śmieszne. Sekcja rytmiczna. Nie wiem, ciekawe, jest ktoś, kto się przeniósł z 90 roku, jakąś musi babcię posadzić i żeby zobaczyła, jak to wygląda? Czy się to kojarzy z jakimś, że jest takie plastyczne jak Dobranocki? Mi się podoba, tak? Ale podejrzewam, że... Czy to jest czwarta kostka? Tak, mam wszystkie kostki. Zbidas ich, posadzili ich tam na skrzynkach, nie mogą się tylko kręcić. Jest taki smutny los tych przeciwników. Wezmę sobie tylko lepszą broń na ciebie, dobra? Ta. Chcę zobaczyć, jak wybuchy ładnie wyglądają. Okay. Te biedne strogi. Ciekawe, co przypomina widok z komputera? Nie wiem. No. To jest ciekawe zjawisko, tylko mówię, to nikt tego nie doceni, tak? Raczej. Kurde, jakby znaleźć kogoś, kto nie wie o tym, orientuje się w gierkach i pokazać Maj, czy by potrafił stwierdzić, jakby taki ślepy test zrobić, tak? Żeby gość, żeby był w stanie stwierdzić, co się, nie, pokazać mu człowieka, żeby był w stanie, żeby powiedział, co sądzi, czy zauważy różnicę, czy będzie w stanie powiedzieć, co jest innego w tej grze? Nie? Kurde, moja babcia nie dożyła RTX-a. No właśnie, dużo osób nie dożyło już, która mogłaby się jarać tym. Halo? Jest pan w stanie znaleźć drogę? Jest, brawo! Jednak algorytm musiał odbiec. I ten. No i wiadomo, jeszcze oczywiście ragdoli nie znaliśmy, ale to wymagana jest animacja szkieletowa. Żeby takie coś osiągnąć. Strzelba jakby ten, zapomnieć. Eee.
No i jesteśmy ten, czyli tylko wrócić z tego, co rozumiem, tak? Po skrzyneczkach i oddać kubki do tam, gdzie trzeba, gdzie im miejsce. Tak, tu nas wyjedziemy sobie do góry, czy... Do góry, super, cieszę się. A, ktoś nas tu zaatakuje na pożegnanie? No i w sumie... Safe, safe, safe. Co tu jest na dole? Musi tu być jakiś sekret. A, taka fosa słodziutka, nie daje się jej na darmo. O, właśnie. Jest, znalazłem sekret. Jezu, tylko... No fajnie, ale coś mnie... Wpuścicie mnie? I tu jest windziocha. A i windziocha musi nas zjechać. No bo tak, to przecież nie wyjdę stąd. A może wyjdę. Wyjdę. No tam jest sekret, w którym coś jest, ale nic nie ma tak naprawdę. No i jest trudno, no. Railgun będzie później. Że drabina tam była? Moment, moment, moment. Jak? Obciskiwałem ściany. A? Ciekawostka. Upadek zabiera uszkodzenie od... Zabiera pancerz. Teraz wchodzimy tu. Nie, no i gdzie drabina, cwaniacy? Nie no, nie ma tutaj nic. Czy jest winda, tak? Ale jak ją striggerować, żeby zeszła? Nie pamiętam, jak to dokładnie szło. A stówę tego zamek grałem, to nie tylko sekretu nie znalazłem tutaj. Tak, jeden sekret, znaczy jeden, to jest ten, który nie wykorzystaliśmy. Ale super, że ciała da się rozwalać. Okej, co to jest Kerwisz? A, potem sobie powiększę. Moment, muszę kostkę oddać. Kurde, bo w warehouse'ach. Co mam zrobić? Proceed directly to the warehouse. No dobra. No, przyjedzie panek. Ładne te światełka. To tutaj akurat winda robi wrażenie. Nie? O. 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 Nie? Windunia? Super, zapiszę sobie. Czy to jest to, zapiszę, żeby potem, jak nie ludzie zapytają, co nam dał RTX. A, winda z oczywiście windą quicką zjeździła w kółko. Tak, już winda... To nie ma, że czekam czy coś. Nie, no słodziutkie, nie? Jest potencjał, ale potencjał też taki, że można sobie zaprojektować te etapy. A dlaczego teraz się zbulwersowałeś? A... Widzimy, że ruchomych źródeł światła nie ma. To cały czas chyba... Jestem ciekaw. Można by w sumie włączyć edytor i zobaczyć. Włączyć. Dobra, 100 sztuk amunicji. I idziemy do warehouse'a, czy zobaczmy gdzie. Jak tu ciemno. Czy tak miało być? No
Okej, w warehouse trzeba powłączać prąd. W sumie ciężko bardziej realistyczną grę. Trespassa, słyszałem cię. O, wow, wow. Odpalanie świateł, bardzo fajne. Że mogli muzykę dać. Nie czaję, czemu nie ma muzyki. To jest normalna, ale to jest normalna wersja ze Steama, którą mam. Nie ma też filmiku początkowego, jak lecą te mariny. Szczerze dowiedziałem się dopiero pierwszy raz w telewizji na YouTubie. Intro do Quake'a, no bo tak nie miałem Quake'a na płycie oczywiście. Czy miałem na płycie, ale razem ze składanką 600 gier w jednym. Teraz tyka. To jesteś ty? Tak, pultaski tu są. A, to strzelba. Command & Conquer też pierwszy raz przyszedłem bez filmów. Nie wiedziałem, o co chodzi. Czy wiedziałem mniej więcej, nie? Że tam coraz trudniej, trudniej walczymy z czerwonymi. Ej, to... Piesek. Kiedy muszę atakować? Na prostej? Na prostej. Pas transmisji. To chyba nie działało w Quake'u. Zobaczymy. Nie jestem pewien teraz. Ech, chciałem, żeby ten... Chciałem, żeby mu dowalę. O! W poszukiwaniu zaginionych guzików. Gówno było widać. A tak miało być, bo się tak chciała. Supplies warehouse entering. Nie zrobiłem innego save'u. Czyli jest ciemno, ale tak Bozia chciała by było. Wchodzimy tu. I nagle robi się jasność. Jest spoko. Ludziki strzelają, też jest jasno. Ludziki zdychają fajnie. W sumie po co się tu wróciłem? Po nic. Opcje... gamę... A, F2 się wciska. Bo pod F6 dali jakiś dostęp do menu, więc nie ma skrótów, nie masz quick save. O Boże, użyłem quad damage'a. Sprawdzimy od razu, czy load się dobry zrobił. To pod X-em, pod Z-em, pod C? Czekaj, zaraz, aha. I pod X-em. Nie, pod C. Nie, pod V. F, Alt, Control. Pod Q! Tylko pod Q jest używanie, czy pod Q jest quad? Momencik, zobaczmy. Podkuje składy, skrót dokłada. Czy pod multika zoptymalizowali sterowanie? No, ach, same trafienia. Ale szczerze, no... Taka implementacja jak w Quake'u ma sens. Pytanie, co jak scena jest bardziej złożona? Czy to wpływa jakoś na... egzeki... dance. O Boże, włączyłem Queda. Nie chciałem Queda, przepraszam was najmocniej. Jezu Chryste, coście cali. Zabijałem ludzi Quadem. Tak, włączyłem Quad. Boże święty.
troszkę zbrojkowych elementów. Żywieje nudą. Absolutnie mówię, to nie jest to teraz ta gra, to jest dla babci możesz, nie? Kiedy jest dzień babci? Babci możesz przynieść, tak? Razem z muzyką Trenta Reznora i niech babcia sobie przypomni, jak to dawniej było, nie? Hitler, słuchałeś albumów Trenta Reznora podczas okupacji i grałeś w Quake'a. Tak? Piesek, zapomniałem. Kiedy zapomniałeś, że ten wróg istnieje, on powraca. A, babcia, się ukrywaliśmy przed bombardowaniem i Trent Reznor nam grał Quiet Place, nie, Warm Place, tak? Jest. Dostał z tyłu, z przodu, zawsze rysowało to samo. I tu jest hodowla piesków, tak? Tam jest ciemno, jak? Zobaczmy. No nie jest ciemno, bo jakieś światełko jest, ale tam jest niezłe piekiełko. Czy trzeba się psychicznie przygotować? Tak, bo tutaj się zastanawiałem. No tak, tam trzeba tą kostkę włożyć. O Boże, tu biegają te pieski. Jezu, w ogóle Tomb Raidera pierwszego, teraz sobie przypomniałem, przecież przeszedłem, mając milion amunicji na bossa ostatniego, bo używałem tylko podstawowej broni, bo każdego przeciwnika dało się rozwalić, stojąc gdzieś w kącie. Jezu Chryste, jakie te stare gry były głupie. Cieszę się, że sobie to przypomniałem, bo dokładnie teraz nie przypomniałem, że to były te czasy. Quake, Tomb Raider, chipsy, batony, tak? Czy podoba mi się to, bo zostały tekstury z oryginału, ale one są tak spimpowane, widzicie, nie? Bo to nie jest to rozmyte gówno, tylko to jest w sumie ta sama tekstura, lekko wyostrzona. I z ciekawymi właściwościami, to znaczy na przykład bump mapping. Fajne, czyli więcej, no widzę, że jest trochę pracy włożyli. Ciekawe, kto nad tym pracował, pewnie są ukryci. Czy Koreańczycy, Nvidia to z Portugalii? Nie, co ja gadam, Portugalia. Czy niby Stany, ale... Jeszcze tuptają dwa pieski. Słyszę was. Dobra, włączymy kostkę. Tak. Stanie się światło RTX-owe? Nie stało się światło. Czy mogło tak być, że się włączało światło, bo to silnik Quake'a obsługiwał. Włącz, wyłącz. Nie jestem pewien, czy nie wartości też, jak się wypalało te światełka Quake'uniowe. Tu się nas tu wyukrywa jakiś to jest pancerzyk. Więc dlatego też Nvidia nie musiała nic robić raczej. To jest winda! Kurde. Wow. Są tak windy z Duma. Tam tak samo nie byłeś pewien, czy coś nie podjedzie do góry. Jakbym chciał, żebyśmy pojechali tą windą. Okej. Okay. Wow. Zmień broń na sensowną, Krzysztof. Działają pasy transmisyjne. Teraz zobaczmy, jak to... Nie mam amunicji do niczego pewnie, tak? Nie ma amunicji? W Quake'u? No tak, walczyłem z psami. Ale ten skurczybyk powinien mi dać z 50 sztuk. No to pasowali tempo. Czym się ta wersja Quake'a różni od tego, co było parę miesięcy temu? Nie no, no dopracowali ją, tak? Tamto ziomek sobie wrzucił. Tutaj Nvidia przysiadła, zoptymalizowała. Wygląda dużo lepiej.
Czy można porównać, tam stara jest i stara jeszcze jest, tak? Ale to prawda, to wygląda tak, jakby po prostu zabrali komuś i tak, jak jest ten piękny komiks. Jest ten komiks, to podam jako miniaturkę, jak coś o tym będę robił. I did this, tak? Że ja to zrobiłem, ty to zrobiłeś. Ludzik zabiera ludzikowi i mówi po chwili, ja to zrobiłem. Ej, amunicji potrzebuję, no bo jak mam walczyć z pieskami? Jak tutaj ten? No trochę... Ktoś cierpi. Kurde, ktoś tu... Cieszyło mnie też, że w Quake'u dwójce nie było takiej samotności. Ktoś się z nami komunikował. Co prawda nie mieliśmy jeszcze przyjaciół. Jak w Half-Life'ie, gdzie ratowałem każdego pana doktora z doktoratem i bez, ale też... No, nie da się wygrać z nimi, tak. Zaraz, co to za zapis starożytny? Dużo amunicji. Momencik. Ten powinien jest najnowszy. Tak, bo tutaj zrobiliśmy to. Tu wjeżdżamy i tutaj pieski. Dobrze. Pieski. No to... A Jezu. Chyba ich tam drzwi zgniatają. No, co ty nie podnosisz tej? Podniósł pan. Chyba cierpią z powodu drzwi. Skurczysyny, dwa były. Nie, no jest jakiś porażkowy teraz moment w tym Quake'uniu. Można użyć kłada oczywiście. No i chyba to zrobimy, no trudno. Bossa da się pokonać bez wysiłku praktycznie ostatniego. Innych bossów nie pamiętam. No, jest poświata Quake'uniowa. Ale coś śmierdzi. Nie szaleje, co do niej tak chamsko tam amunicję ograniczyli nagle. Pamiętam to, te windziołki wjeżdżające. Imponowało mi, że tak ładnie wycięli na mapie ten tutaj... dziurkę, tak, to było super. Jakie mam z panem walczyć, skoro... Okej, chyba tak. Podoba mi się, że gościu chował spluwę. Też było takie, że wow, jaki realizm. O, dziękuję. Aha, wow. Czy ludzkie oko słyszy więcej niż 30 Hz? Nie wiem, nie znam się na tym. Kaustyce. Jaki cwany. Zaraz. To wczytuję nie wcale ostatni. Wczytuję ten, który jest ustawiony. Okej.
co tam jest? Udało się. Idziesz teraz do centrum, ludzie trzymają więźniów, tak? Halo? Rozdają zdrowie. Rozdają sztabkę pancerza. Wow. Karmak. A, takie customowe schodki. Zawsze mi to rajerało w grach. Jak potem mogłem, to robiłem sam takie schodki, które się tak roztegowywały. Tupta jeszcze psinka. Słuchajcie, jak podnosi tych... Brakuje odgłosu, bo jest tak cicho, że go nie słyszę. Podnoszenia tych przedmiotów. Chyba, że mam max amunicji. A mam max. Minimum zdrowia. O, tank po raz pierwszy. Już dawno się nie widziałem. O, przegrałem. O, był fan, podobał mi się design tego. Ludzik będący czołgiem. On ma wieżyczkę rakietową. Przeciwnicy mieli kilka ataków. Też było słodziutkie. No dobra, powciskałem guzik, żeby co? Wciskam guziksy. Szyba. Żal to niszczyć taką szybę, nie? Kurde, jeszcze. A, jeszcze jest, kurczę, jedna rzecz. Jest. Dali takie coś. O, czekaj, co robi minus i plus? Resolution scale. A, można obniżyć skalę rozdzielczości. Czyli dlatego mi się obniżyło do 90. No ja zostawiam na 100. Ale coś się... Zaraz. Tyldą włącza się konsolę. Bo jest jeszcze taki dziwny flare gun. O, właśnie. I tego nie było w Quake'u. Były dwa dodatki do Quake'a i one coś tam dodawały śmiesznego, ale już nie chciało mi się grać w dodatki. No, ten Quake był smutny. Czyli Lipton. Dobra. O, widzisz, jak ładnie cień, jak nóżki mu, stópki mu cień zostawiły? Ej, ta flara jest do RTX-ów. Słynna flara Nvidia. Taki, no ten RTX największy sens ma w jakichś horrorkach, gdzie jest gra świateł. Złodzieje jakby zrobili. Tak? Co ten RTX robi, bo się nie znam, pyta Robert Xik. No, całe światło w grze. Nie wiem, czy ktoś żartuje. To teraz jest... To teraz są promyczki prawdziwe, tak? To nie jest bazujące na geometrii różnicowanie kolorów na obiektach, czy tam jasności, odcieni i tak dalej, tylko to faktycznie światełko się odbija, leci ze źródła światła. No trochę to działa odwrotnie, ale nie, jest to intuicyjnie, że leci ze źródła światła, odbija się, zbiera informacje o powierzchni i dociera do oczka, czyli do gracza. I to musi trafić w każdy piksel. Więc to się zawsze wydawało niemożliwe, bo to było czasochłonne, a teraz działa. Nvidia daje tutaj zaszumieniem i widzimy, że to jest sprytnie zrobione, bo to renderuje chyba tak naprawdę tylko połowę tych pikseli na jedną klatkę, bo są całe czarne, to nie są, że są zaszumione, tylko są w sumie czarne i tylko teraz sprytny algorytm sprawia później, że to odszumia i to lekki input lag robi. Teraz tak, co tutaj mi ten, tu jest... Tak, to jest szybka, czyli jak weźmiemy
100 flarkę. I teraz jest dużo większe źródło światła, tak? Nie przechodzącego, tylko tego, jest mocne źródło światła z tej strony, czyli będzie, zobaczmy, i zgaśnie i powinniśmy, teraz do czego zmierzam, że jak tutaj damy coś super jasnego, o, to jest nas widać. Tak, widać to, co się odbija, tak, bo to jest ta krewka z tego ludzika, tak, czy z, kurde, no może być też z tego, jak na złość się ustawiły te ludziksy. Zobaczmy, co przechodzi przez... Teraz tu co się odbija. Tu widzimy to, co jest po drugiej stronie. Ale teraz, o, odbija. Nie, no, ten efekt tej szyby jest super. Tak. A tak odbija się jedyne czerwone, to jest z tamtej strony, albo coś, albo z tej. Nie, słodziutkie to jest. Kto to... Co tak oddycha? Wszystko ok? Pieski. Tutaj szybki Quakunia. Tak, to z windeczki będą sobie jeździły w te i we w te. No już było po Mario, więc wszyscy chcieli mieć swoje Mario. I softwary też. O. Zakrywamy się nóżkami. No i proszę, dwie sztuki amunicji. Cztery sztuki pancerza. A muszki są nad ludzikiem. Też było tam, w sumie, że jaki realizm, Karmak, ty jesteś niesamowity. Nawet widać muszkę raz na jakiś czas. 43 sztuki do Piu Piu Paja. To weźmy lepiej tego klasycznego. Czy ktoś tu naskoczy? Dali tyle apteczek. Exit. I trafiamy do fabryki. Jezu, ile ta gra była do przejścia? Ja grałem parę tygodni kiedyś, jak mama nie pozwalała grać dłużej niż 15 minut dziennie. Ale teraz się skończy w ile? W 5 godzin? 3? Przyszło do fabryki, gdzie robili ten... Przerabiali ludzi na frytki. To coś jest zbugowane, to był ekran z tym... Wiem, że tu jest beczka, ale dzięki beczce, jak nie zniszczę beczki, to wezmę sobie pancerz. Tylko, że... Tak, mogłem trafić, było do wyboru. Albo pancerz 25. Bo jak zniszczę beczkę, to już do niego nie wejdę. Niestety taka kupa. Okej, troszkę dali amunicji. Co ty jesteś? Jeden w load, tak jak porąbany, ale na szczęście spokojnie. Jest entering mine gate. No nie, zniszczyłeś, kurde. Tak to. Jezu, idę z nim na klatę. Na czołówkę w sensie. Jezu, samolociki, pierdziki. One były, żało się, one są irytujące, bo strzelają hiperblasterem, czyli jedną z najlepszych broni w tej grze. Co ja tutaj mam oprócz tego? Ej, no co jest karma? Ty powariowałeś? Czy tutaj jestem tak biedny? Otworzyli mu ten.
Okej, okay, teraz jeden. Dobrze, i udało się pro w miarę zrobić. Teraz nie pomylić guziczków i wszystko będzie dobrze. O, super. Czemu tak niemiło? Co się dzieje? Boże, już nie mam amunicji. Gdzie tu były? Już zużyłem te pakunki? Tu są. Tam stał ludzik na strzał w plecy. Stara taktyka, dobra taktyka. Dobrze. I on daje mi taką kochaną amunicyjkę. I ja tę amunicyjkę chciałbym wykorzystać na tego paskudnego, latającego tą muchę. Tę muchę właściwie. Gdzie ta muszka? Gdzie ty jesteś? Tam, Jezu, Boże. Oj, udało się. Tu warto zejść. Czy to jest woda? Yeah. Patrzcie, widzicie, kto tam stoi? Ja się odbijam. Wspaniałe uczucie. Ej, ładnie to wygląda, ta woda, że jest to dość taki bloom. Czy tak się widzi spod wody? Znaczy nieważne, ale no tak, czy ważne, no. Nie pamiętam. Czy tu dochodzimy do tego ludzika ukrzyżowanego? To była jedyna kontrowersja, że tam wszyscy szukali oczywiście w Quake'u czaszek, tak? Krzyży odwróconych i tak dalej. Jezusków. I to jest tylko jeden ludzik tego typu. Tu coś musi wpływać sobie. Okej, okay. Falki nie powstają, no ale to wiadomo. Zas. Czy pod wodą? No słyszycie. Zaraz. Co ty strzelasz do mnie? Jak to? Aha, super. I to była moja amunicja. Zobaczmy, co się teraz stanie, kiedy wrzucimy tę flarę do wody. No elegancko! Super. No się postarały ludziki z Nvidii, muszę przyznać. To jest całkiem wszystko wiarygodne tutaj. Jak w życiu. O, trochę amunicji będziemy mieć, te. O! Aha, bo to są słynni przeciwnicy zza ścian. Zaliczyło chociaż sekret? F1. A, nie jest. No, też taki sekret z koziej dupy. O, zajączki puszczam. Super. To jest słodkie, tak? Ładne cienki tego tutaj. Tu jest chyba śmierć. Tak, ale... Ale warto było sprawdzić, tak? Bo to się kręci tak wolno, że każdy człowiek by przeszedł. Ale pod wodą może się mu wplątał jakiś ten... ustnik czy coś. Weźmiemy te melony. Czyli moja mama, Music Anger, miała operację na zaćmę. Zaćma to nie jaskra, Kędzior. Ej, toś boską. Tam, ej, tam grzybali w soczewce, nie? Co mi uderzyło? Co jest grane? Dlaczego mi tu krzywdzicie? O. I wróciliśmy do punktu wyjścia. Czy tam z tego zmiana zaćma to jest zmątnienie soczewki, nie? Się robi... Z jakie...
Jakie są biedne te strogi. No ale wiadomo, gracze też byli biedni wtedy. Jakby zrobili zbyt dobre strogi, to by się ludzie popłakali. Ja bym się popłakał na pewno. I 120 sztuk amunicji poszło. Ale tu od razu... I zaczęli dawać amunicję. Cieszę się bardzo. I zadają amunicję. Co z grą? Co się stało w tej grze? I tu będzie kolorowo teraz. Komputerki, dyskietki. Aha, dobra. Jezu, i to była ta filozofia, że były alarmy, można było włączyć, ale to był taki wow, że co to za który rok mamy? Że niesamowity ten. O Boże, tak, game design. Alarm w grach. Dobrze, dobrze. Sorry, że tak wgrałem. W sumie z tym głupio. Nie, odruchowo mi się włączył jakiś tryb ze złodzieja, że dodał alarm, to dałem load. Bez sensu. Że będzie boss? Nie, to jest jeden boss w tej grze. Poprawcie mnie, nie pamiętam. Wydaje mi się, że był jeden boss z noskiem, który strzegł jakiegoś Big Gana. Tak? No nie bardzo. Tu mnie skrzywdzili. Jeszcze tam jest wyjście na... może moment, moment. Aha, bo stamtąd zjechaliśmy, tak? Z tego taśmociągu. No to było niesamowite już, to było jakieś połączenie faktów. Tak, do tej pory były oderwane od siebie poziomy. A tutaj niespodzianka. Dajcie mi tę wirówkę. A i to też był mindfuck, że się broń rozkręcała. Że wow, ja. Czy gra nie jest za cicho? Może jest za cicho. To nie jest tak, że muzyki nie dali. Patrzę, że tutaj czegoś nie ma. Nie wiem, no jest to ciekawe doświadczenie. Z Quake'iem przez game design. Wszystko ok? I 4 sztuki amunicji. Jak wtedy kurwiszcze, przepraszam. Z ciekawością bym kiedyś sprawdził Daikatanę. Tego nawet na giełdzie nie mieli chyba. Było demo, ale się wieszało. Było jakieś bezsensowne, nie pamiętam, jakieś robaki, wymagania. Olałem to. Czy grałem w Shogo? Tak, Shogo było super, ale trochę męczące. O, myślałem, że go zgniecie. Kurde. Kto tu włączać mógł ten alarm? Kto tu ma pozwolenie z was? To w ogóle to podbijanie w tej broni jest taki debilizm. Podnosi do tego momentu i potem kończy. To było tylko do klawiatury i padów pewnie. No, źródełka światła. No, ziewanina, ale pamiętam ten etap. To była taka przestrzeń. Postarali się, kolorki ładne, oddali ducha. Ciekawe, czy konsultowali z id software'ami. Czy na bank, to jest raczej ten, czy ktoś im pomógł. Ciekawe, czy to będzie jakieś darcie. Mi się wydaje, że na razie wystarczy.
Słodkie, grywalne, ciekawe. To trzeba będzie edytor odpalić i zobaczyć przede wszystkim. Na stówie bawię się lepiej niż w metro. Cięciucho.